Jak cenna jest każda sekunda tutaj spędzona, Ewa Błaszczyk, nowe wieści o zdrowiu córki. Ewa Błaszczyk, znana polska aktorka, przekazała niedawno smutne wieści dotyczące stanu zdrowia swojej córki Aleksandry. Nastolatka, która od blisko 24 lat pozostaje w śpiączce, musiała zostać hospitalizowana z powodu poważnych problemów oddechowych. Ta tragiczna sytuacja jest kolejnym ciężkim doświadczeniem w życiu artystki, która już wcześniej musiała mierzyć się z ogromną stratą, śmiercią ukochanego męża Jacka Janczarskiego. Straciłam już właściwie wszystkich, rodziców, brata, męża, siostrę męża, ich rodziców, także właściwie zostałam sama i wiem, jak cenna jest każda sekunda tutaj spędzona, wyznała Błaszczyk w rozmowie z Wysokimi Obcasami. Pomimo tego, aktorka nigdy się nie poddała. Ze wszystkich sił stara się sposób na wybudzenie się Oli ze śpiączki. To nigdy nie było łatwe zadanie, bowiem Ewa Błaszczyk musiała także samodzielnie wychować córkę Mariannę, a także pracować zawodowo. Pomimo tego zdołała założyć fundację A Kogo? Oraz doprowadzić do utworzenia kliniki Budzik, która pomogła wielu osobom. Jedną z nich jest Dominika, która wybudziła się ze śpiączki po 15 miesiącach. W programie Pytanie na śniadanie wyjaśniono, że nastolatka mierzyła się z wieloma złośliwościami ze strony rówieśników. Nie pomogło nawet przejście na nauczanie zdalne, bowiem okropne komentarze przeniosły się do sieci. Dominika nie dała sobie rady z tą sytuacją i doszło do tragedii, w wyniku której nastolatka straciła przytomność i zapadła w śpiączkę, po czym, bez lepszych rokowań, trafiła do kliniki Budzik, gdzie wybudziła się po 15 miesiącach. Niestety, stan Aleksandry wciąż budzi obawy. Jak wyjaśniła aktorka w programie Pytanie na śniadanie, dziewczyna cierpi na zdeformowane płuca z powodu skoliozy, co sprawia, że nawet banalna infekcja może wywołać u niej poważne zapalenie płuc. Tym razem doszło do niebezpiecznego załamania oddechowego, które wymogło interwencję medyczną. Miała takie załamanie oddechowe, ponieważ ma zdeformowane płuca, bo ma kręgosłup w takim stelażu i na jedno płuco jest stały ucisk. To, co jest dla nas katarem, czy banalnym przeziębieniem, ona od razu ma z tego zapalenie płuc, opowiadała zdruzgotana aktorka. Na szczęście sytuacja została dość szybko opanowana, a stan Oli ustabilizował się. W tej chwili ma już bardzo dobrą saturację, pilnujemy tego. Trzeba się starać, chuchać i dmuchać, dodała Ewa Błaszczyk. Jej determinacja i walka o zdrowie córki są godne podziwu. Pomimo wielu tragicznych doświadczeń, jakie ją spotkały, utraty rodziców, brata, męża i innych bliskich, wciąż stara się zachować optymizm i siłę. Historia Oli porusza serca wielu Polaków, którzy z niecierpliwością oczekują na dobre wieści o jej stanie zdrowia. Ewa Błaszczyk jest dla nich symbolem niezłomnej matczynej miłości i determinacji w walce o szczęście swojego dziecka. Miejmy nadzieję, że jej wysiłki niedługo zostaną wynagrodzone i Aleksandra w końcu wybudzi się ze śpiączki, dając swej matce upragniony powód do radości. Przypadek Aleksandry Janczarskiej ponownie zwraca uwagę na problematykę osób pozostających w śpiączce i ich rodzin. Choć wiedza medyczna na ten temat stale się rozwija, to powrót do pełni zdrowia wciąż pozostaje niewiadomą. Dlatego tak ważne są inicjatywy takie jak Klinika Budzik, która już niejednokrotnie pomagała wybudzić pacjentów ze śpiączki.
Historia 15-letniej Dominiki, która trafiła do tej placówki po tym, jak nie poradziła sobie z przemocą rówieśników, jest tego najlepszym przykładem. Dziewczyna padła ofiarą ostracyzmu i znęcania się ze strony koleżanek i kolegów, którzy nie tylko dokuczali jej w szkole, ale też prześladowali w internecie. To zatruwające życie okrucieństwo doprowadziło ją w końcu do desperackiego kroku, próby samobójczej. Dominika straciła przytomność i zapadła w śpiaczkę, z której szczęśliwie udało się ją wybudzić po 15 miesiącach dzięki pomocy specjalistów z budzik. Jej przypadek pokazuje, jak doniosłą rolę odgrywa dziś zjawisko cyberprzemocy, szczególnie wśród młodzieży. Brak bezpośredniego kontaktu z ofiarą ułatwia oprawcom zachowanie anonimowości i bezkarności. Dręczenie przenosi się w świat wirtualny, który staje się stosunkowo bezpieczną kryjówką dla prześladowców. Tymczasem dla ich ofiar może to być równie traumatyczne przeżycie, co znęcanie się fizyczne. Przykład Dominiki to również smutne memento, że przemoc nie zawsze ma podłoże ekonomiczne czy społeczne. Bywa, że źródłem agresji wśród młodych ludzi są zwykła zazdrość, nietolerancja czy próba zaimponowania rówieśnikom. Presja otoczenia i potrzeba akceptacji są w tym wieku szczególnie silne, co niekiedy prowadzi do skrajnych zachowań. W tym kontekście, opieka psychologiczna i edukacja na temat wartości takich jak wzajemny szacunek, zrozumienie i empatia wydają się kluczowe dla przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Równie ważna jest też umiejętność radzenia sobie ze stresem i właściwego reagowania na pierwsze oznaki dręczenia. Przypadek Dominiki i jej cudownego wybudzenia ze śpiączki daje nadzieję na szczęśliwe zakończenie dla Oli i jej matki Ewy Błaszczyk. Dla zasłużonej aktorki, która już tyle wycierpiała, powrót córki do zdrowia byłby spełnieniem największego marzenia. A jej heroiczna, pełna miłości walka na pewno będzie inspiracją dla wielu innych rodziców znajdujących się w podobnie trudnej sytuacji.